także towarzyszyła Kościołowi Chrystusowemu i winna towarzyszyć nam nie w sensie zewnętrznym, lecz wewnątrz w naszym sercu. Zapisane jest w 19 psalmie od 13 do 15 wersetu. Przede wszystkim na wstępie jest powiedziane: Panu się modli o grzechów tajnych odpuszczenia. Ale występki któż zrozumie od tajemnych występków oczyść mnie i od swawolnych zachowaj sługę Twego, aby nie panowali nade mną, wtedy doskonałym będę, a będę oczyszczony od przestępstwa wielkiego. Niechże będą przyjemne słowa ust moich i rozmyślenie serca mego przed obliczem Twoim, Panie, skało moja i odkupicielu mój. Otóż pierwsze zdanie mówi: ale występki któż zrozumie? Te występki to są wady, słabości, niedoskonałości. Otóż wiadomo, że na skutek upadku Adamowego potomstwo jego jest niedoskonałe. Rozwijają się niedoskonałości, wady, słabości i błędy. Obejmuje to przestępstwo te wszystkie skutki upadku Adamowego, jak i również błędy oraz w tej modlitwie podkreślone jest niebezpieczeństwo ukrytych grzechów, przestępstw świadomych, a więc oprócz dziedzicznych wynikających z nieświadomości dochodzą z pełną świadomością i rozmyślnością popełniane w szczególnych okolicznościach przestępstwa i grzechy, od których wszyscy winniśmy się uwalniać. A więc mamy się uwalniać od nierozsądności, słabości, wad i błędów i rozmyślności. Wyrażenie na wstępie: któż to zrozumie? A więc nikt z ludzi bez pomocy Bożej tego nie zrozumie. Bez wyjaśnienia przez prawdę, przez Słowo Boże i uzmysłowienie człowiekowi jego niedoskonałego stanu. Mnóstwo ludzi żyje w nieświadomości pod tym względem. Niektórzy w procesie ewolucji upatrują możliwość i perspektywę dojścia do super doskonałości, co oczywiście jest błędne. Nikt nie może się przeciwko tym skutkom upadku Adamowego uczynić mądrym i mówi: ktoś zrozumie. A więc nie ma świat bez pomocy Bożej żadnej mądrości ani możliwości rozpoznania własnego niedoskonałego stanu i drogi do wyjścia z tej niedoskonałości. Nikt nie może przewidzieć na podstawie własnej mądrości swej przyszłości i swego losu. Przyszłość wszystkim ludziom sprawia wiele niespodzianek.
zawodzą ich wszystkie plany ludzkie, tak indywidualnie, jak i zbiorowo. Lud Boży, a więc ci, którzy szukają drogi do zrozumienia, o której tu jest powiedziane, ale występki, którzy zrozumie, którzy chcą zrozumieć te występki, którzy chcą zrozumieć ten stan rzeczywisty, jaki jest dziedzictwem po Adamowym upadku, tacy przybliżają się do Boga i szukają u Niego tej mądrości prawdziwej, przez którą mogą stać się zdolnymi do zupełnego rozpoznania swego stanu, jak i również możliwości wyjścia z niego. Dlatego pytanie jest postawione ludowi Bożemu w Starym Testamencie, starożytnym godnym. Pytanie to postawione kandydatom do Warszawskiego Ostatka Wieku Ewangelii, rodzianym godnym, poświęconym po zapisie Epifanii, będzie postawione ludzkości w restytucji z chwilą inauguracji Nowego Przymierza. Ci, którzy szukają drogi do Boga, pragną go znaleźć. Znajdując zachętę w Piśmie Świętym, szukajcie Pana. Szukajcie do życia serca Pana. Oświeci was i tę mądrość potrzebną do realizacji tego wielkiego dzieła we współpracy z Bogiem, wyjścia z tej niedoli, niedoskonałości, chorób i śmierci, procesu umierania. A więc słabość, niedoskonałość ludzka bez Słowa Bożego staje przed niemożliwością udoskonalenia się, jak i również opuszczenia tego stanu niedoskonałości. Czytamy w Psalmie 111, 10 wersecie: wspaniałe słowa, wówczas pomagające ludowi Bożemu Starego Testamentu, wszystkim w Starym Testamencie żyjącym, szukającym Boga. Początek mądrości jest bojaźń Pańska, a więc cześć dla Boga otwiera stadium nabywania prawdziwej boskiej mądrości, poznania rzeczywistości swego stanu, świata i poznanie planu Bożego. Rozumu dobrego nabywają wszyscy, którzy rozkazanie Pańskie czynią. Tak, ten rozum nabywany od Boga przez Jego mądrość pozwala odpowiedzieć pozytywnie na to pierwsze pytanie modlitwy, a mianowicie: któż zrozumie własne występki? Chwała Jego trwa na wieki. Jehowy chwała była, jest i będzie po wieki wieczne, od wieczności aż po wieczność. Ale jak dotychczas jedynie wybrani rozpoznali chwałę Jehowy i starają się ją w sobie rozwinąć. Na to jesteście powołani, abyście byli przygotowani obrazowi Syna Jego. A ten obraz to chwała Jehowy w Chrystusie, będącego kopią charakteru Bożego, charakteru, który przynosi chwałę i promieniuje chwałę. Podobne wersety o boskiej mądrości znajdujemy w Przypowieściach 1:7, u Hioba 28:28 i za
zapewnienia apostoła Pawła, jak wielkim darem i pomocą w tym dziele rozpoznania samych siebie, naszego niedoskonałego stanu i potrzeby odrodzenia, są słowa apostoła Pawła. Czytamy do Żydów 4:12, że nie mądrość ludzka, nie filozofie, nie ewolucja, lecz jedynie Słowo Boże przybliży nas do Boga, ponieważ jest łącznikiem między Bogiem i człowiekiem przez Ducha Świętego. Choć żywe jest Słowo Boże i skuteczne, i przeraźliwsze nad wszelki miecz po stronach ostry, i przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i śpików, i rozeznawające myśli i zdania serdeczne. Ile to ludzi żyje złudzeniem, porównując się z mniej uzdolnionymi, przyjmują, że ich stanowisko jest wyższe, że są wielcy, że są mądrzy, że oni się najlepiej nadają. Zresztą to widzimy w całym świecie, ubieganie się o najwyższe stanowiska przez ludzi o niskich kwalifikacjach. A więc jedynie żywe Słowo Boże, które przenika, rozdziela, analizuje w myślach naszych wewnętrznie naszą wartość, która jest równa zeru, nawet poniżej zera, na minusie jesteśmy. Bez Chrystusa nabieramy do tego wartości, gdy zasługa naszego Pana przykrywa to wszystko, co dziedziczne w Adamie, co zdewastowane przez grzech, przez szatana i przez cielesne porównania i porównania. Słowo Boże uzdalnia nas i zachęca do badania własnego życia duchowego, wewnętrznego i rozpoznania. Wspaniale, Bóg wyposażył nas w mózg, w szare komórki, które my jesteśmy zdolni przy pomocy Słowa Bożego obiektywnie rozpoznawać w nas słabości i niedoskonałości przy współpracy naszego Pana, ponieważ jedynie ta współpraca zapewnia nam skuteczność działania Słowa Bożego w naszej wewnętrznej analizie. 2 Koryntian 13:5 mówi nam: doświadczajcie sami siebie, jeśliście w wierze, samych siebie doznawajcie. Czyli samych siebie nie znacie, że Jezus Chrystus was jest, chyba żebyście byli odrzuceni. A więc ludzie przed poświęceniem nie są zdolni rozpoznać samych siebie. Ludzie po poświęceniu, tracący ducha przez niewierność, tracą zdolność rozpoznawania samych siebie i stają się pysznymi i aroganckimi. Dowiodły tego przesiewania w wielu Ewangelii aż do naszych czasów. Dlatego też zdaję sobie z tego sprawę, Dawid, a więc z tego zdaję sobie sprawę cały Kościół Chrystusowy, wszystkie klasy wybrane, że tak faktycznie jest. I teraz modlitwa Dawida na gruncie tego skruszenia i świadomości, że Bóg tylko przybliży się do niego, będzie mu błogosławił, gdy będzie miał serce skruszone. Bo tak mówi on, najdostojniejszy, najwyższy, który mieszka w wieczności, a święty jest imię jego. Który mieszka w tym, który jest skruszonego serca, złamanego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serca skruszonych, tych Bóg podnosi. To skruszenie oznacza oczyszczenie, rozpoznanie wad, słabości, niedoskonałości i ich skruszenie, zmiażdżenie i usunięcie z wnętrza naszego serca i naszego charakteru. Jest to oczyszczenie. Dlatego dalej Dawid w modlitwie mówi na gruncie swego skruszonego serca, gdyż bez tego skruszenia
który mówi od tajemnych występków oczyść mnie. No tak, jawne występki przy pomocy zakonu, pewnych zasad są widoczne i łatwo rozpoznawalne. Jeśli Bóg mówi nie zabijaj, ktoś zabija, to jest świadomy tego i to są te jawne występki. Nie cudzołóż cudzołoży, nie kradnij kradnie i tak dalej, tak jak zakon wyjaśnił i przedstawia. One są znane mu i innym, ale tu Dawid mówi od tajemnych występów oczyść mnie, a więc oczyszczenie to, zanim wyjaśnimy tajemne występy, oczyszczenie to jedynie jest możliwe przy pomocy boskiej, przy pomocy Jego słowa, Jego ducha i ma się to dokonywać we wnętrzu naszego umysłu i serca przy współdziałaniu tych przymiotów i zalet charakteru, które Pan ożywia i pobudza do działania, jak samokontrola, dzięki której rozpoznajemy to właśnie skruszenie i doprowadzenie do tego skruszenia przy pomocy Bożej, a następnie rozpoznawanie zalet potrzebnych do użycia ich na miejsce wad, czyli zastąpienie wad i słabości zaletami i przymiotami charakteru. Dlatego apostoł Paweł tutaj w związku z tym mówi te obietnice mają znajmić się, oczyszczajmy sobie siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha. A więc, żeby się oczyszczać od zmazy ciała i ducha, trzeba rozpoznać w sobie przy pomocy samokontroli, co jest zmazą ciała i co jest zmazą ducha. A więc, jakie wady, jakie słabości tkwią w naszym ciele, a jakie w naszym duchu. Będziemy szeroko tutaj rozszerzać tego, bracia znają to znany i wiedzą, że te, które są zmazami ciała, one zrodzone są w naszym ciele, w naszych skłonnościach nierozkonałych, w naszych wadach, wynikające z naszych wad, błędów, słabości, doskonałości i wyrażone na zewnątrz. Te ducha są wewnętrzne, tkwiące w naszym charakterze, jak złość, nienawiść, pycha, zarozumiałość i tak dalej, a więc te duchowe zmazy. A więc oczyścić się od nich. Następnie mówi od tajemnych występów. Tajemne są takie, które znane są i rozpoznane przy pomocy samokontroli i Słowa Bożego i Ducha Pańskiego, znane są tylko nam i Panu. A więc są takie wady słabości, które się wstydzimy, ukrywamy przed bliźnimi, nawet przed najbliższymi i staramy się pracować nad usunięciem ich, rozumiejąc potrzebę ich usunięcia, ponieważ z nimi nie możemy się rozwijać duchowo. One mogą wypływać ze słabości i z niedoskonałości. One są przez nasze usprawiedliwienie, poświęcenie przykryte zasługą. Pan uznaje, jakoby ich nie było, jakobyśmy byli doskonałymi, ale niemniej pobudza, że nie mogą one pozostać, gdyż Królestwo Boże składa się z klas Ludu Bożego, tak wybranych, jak i niewybranych, w doskonałości, a więc muszą one być zastąpione doskonałymi, rozwijanymi stopniowo przez całe życie zaletami. Ale mamy jeszcze tutaj dalej powiedziane, że to nie wystarczy, drodzy bracia i siostry,
aby te występki tajemne, prawda, czyli zbędne słabości, aby grzechy, przestępstwa, żeby te przesłanki stopniowo próbować ograniczać się tak, jak Amanda nam wskazuje, że na miejsce akt rozwija zalety, które usuną te akty. Że w tym procesie trzeba użyć i zastosować inne dobre zalety do pomocy, do wsparcia w tym działaniu. Że w pracy nad ich usunięciem trzeba ograniczyć pewne inne, które by nam przeszkadzały. Dobre zalety. A szczególnie wady i złe cechy całkowicie rugować i usunąć. Ten proces trwa całe życie, jest błogosławieństwem dla Rady Bożego, jest to stopniowy wzrost własny w najmożniej służbie, otwiera drogę do uczynienia nas przyjemnymi przed obliczem Bożym, jak ostatni werset o tym mówi. Następnie mamy tutaj podane w 14 wersecie i od swawolnych zachowań sługę Twego. A więc, jeśli bez pomocy Pańskiej nie jesteśmy zdolni uczynić najmniejszego postępu w oczyszczaniu się od tych tajemnych, lecz przykrytych dla skór, to jest powiedziane, oczyść mnie, nie ja samego siebie, ale Ty oczyść mnie przez współpracę moją, prośbę modlitwy, abyś mnie oczyszczał. Ale dzieło główne jest w ręku Pańskim, w mocy Jego Ducha. Dalej mówi, od swawolnych zachowaj sługę Twego. Nikt z nas, drodzy bracia i siostry, nie może się uchronić przed swawolnymi grzechami. One korzenie mają w tych tajnych, a więc w zmazach ciała i ducha. Tam korzenie zapuszczają swawolne, to znaczy te, które są oddzielone od objętych naszą samokontrolą w celu ich wyniszczenia. Na przykład są pewne wady, słabości, pewne zmazy, na przykład pycha, które my pozostawiamy bez kruszenia, zastępowania pokoju, bez wysiłku i pracy w tym kierunku. One pozostają przez jakiś okres wewnątrz nas. Ponieważ one są tajne, przez pewien okres czasu są traktowane jako skutki nadprogramowego, lecz one w okolicznościach szczególnych mogą się rozwijać. Na przykład pycha może się rozwijać stopniowo, coraz bardziej w okolicznościach dla niej sprzyjających. Wielka adoracja braci, wielki podziw dla talentów, dla krasnoludztwa, dla wielu innych rzeczy. To wszystko jest bardzo dobre. Uznaję teraz szacunek, podziw. Tak długo, dopóki ten, który jest przedmiotem tego, pracuje nad sobą, nie przypisuje sobie tego, zawsze mówi, że jest nieudolnym sługą. Sługą nieużytecznym z punktu widzenia wielkości zadań i doskonałości tych wszystkich świadczeń, jakie powinny być, a są przyjmowane jedynie przez zasługę jako takie. Ale z chwilą, gdy umyśle rozwija się wielkie zadowolenie, które stopniowo zaczyna zapuszczać coraz głębsze korzenie i że nie potrzebuje tak się pod tym względem reformować, ponieważ bracia wszyscy świadczą o tym, jak to ja jestem wielkim wybitnym sługą Bożym. A zatem z góry zaczyna patrzeć na innych i nie pracuje nad rozwijaniem pokory. Wówczas pycha zaczyna głęboko się zakorzeniać, to znaczy z umysłu, za
dopuszcza korzenie do serca. Poprzednio nasze wady i słabości tkwiące w nas, w umyśle, rozpoznane przez samokontrolę i uznane przez nas w świetle Słowa Bożego i przy pomocy Ducha Bożego za wady dziedziczne, nad którymi pracujemy i modlimy się, żeby Bóg oczyścił nas z nich, wyjmujemy te wszystkie wady i o nich myślimy, że są wadami, że przynoszą nam no, wstyd, również hamują nas rozwój, nasz rozwój duchowy. To wtedy, gdy brak pracy nad samokontrolą, to ta pycha, którą wszyscy dziedziczą, wszyscy bez wyjątku na całym świecie, nie ma nikogo, który by nie był dotknięty akcyjem pychy, lecz różnica polega na tym, że jedni widzą, że mają taki czy inny stopień pychy i nad nią pracują, żeby jej zahamować rozwój i ją zniszczyć. To są bohaterzy. A więc w końcu opanują ją, kontrolują, niszczą na każdym kroku, rozwijają głęboką pokorę, przez którą stają się przyjemnymi, jak mówi ten ostatni werset, sługami Bożymi. Jednakże jednostki, które, jak powiedzieliśmy, jako przykład, zaniedbują pod tym względem pracę nad sobą i uważają, że nie potrzebują nad nią bardzo pracować, ponieważ są wyjątkowymi. Wtedy myślę, one się wydzielają i korzenie zapuszczają w sercu i wtedy zasługa naszego Pana z nich się przesuwa na te wszystkie, nad którymi pracujemy i uznajemy za niegodne naszego charakteru i nad którymi musimy pracować do śmierci, aby je mieć pod kontrolą i zastępować stopniowo coraz większą miarą i coraz większym stopniem przeciwnych im zalet i mówić czystych, które kształtują wolę człowieka. A więc wtedy wola staje, ulega rozszczepieniu. Na wolę usuwania wszystkich innych wad współpracuje z Panem, a odcinek, nad którym nie pracuje, wysuwa się spod tej zasługi i przechodzi w odrębny segment woli ludzkiej, własnej woli. Bóg takim daje wiele doświadczeń, próbuje ich nakłonić do pokory, wskazuje im przez różne doświadczenia, potrzebę zniszczenia pych, zrozumiałości, zrozumiałość się trzeba, wolę szczególnie, która w tym kierunku działa. U niektórych z powodzeniem i z wielkim żalem wracają do pokory i ją rozwijają. Inni natomiast odwrotnie kierują się własną wolą stopniowo, tłumią pracę nad innymi zaletami charakteru. I wtedy słabnie ich kontakt z Bogiem przez Ducha Bożego, zmniejsza się coraz bardziej miara boskiej łaski. Następują takie czy inne ograniczenia i wskutek tego dochodzi ze strony ludzkiej woli do buntu. Bunt ten dokonuje wielkiej rewolucji, anarchii w charakterze pysznego, zarozumiałego człowieka. Bunt przeciwko Bogu jest to wyrok na samego siebie. Dlatego modli się Dawid, aby nie miał takiego występku swawolnego, czyli od występków swawolnych, dobrowolnych, rozmyślnych, trwałych, które zapuszczają korzenie w serce i tworzą nowy układ.
temat w sercu, w podziale na własną wolę, wolę Bożą coraz mniej i ten bunt się potem ujawnia na zewnątrz. Najpierw jest ten samowolny grzech, albo wewnętrzną, a potem on zdobywa coraz bardziej wpływ i wtedy nagle ukazuje się na horyzoncie Judasz. Na horyzoncie się ukazuje Barbor. Na horyzoncie ukazują się inni. Co brat Rusel? A Judasz, co to nasz Pan sobie myśli? Dlaczego nie obejmuje pracy? Ja już chcę być ministrem skarbu na całej ziemi. Ja mu zmuszę do tego. Ponieważ jest Synem Bożym, może da radę, ale to go zmusi do objęcia władzy nad całym światem. A więc, a Barbor, który wystąpił przeciwko kupowi, z jakich względów? Ludzka wola połączona z ambicją i pychą. Też ten ambitny człowiek ciężko przeżywa wszelkie poniżenie w jego mniemaniu. Gdy ktoś jest szlachetniejszy, bardziej uduchowiony, bardziej wpływowy, niż on tego przeżyć nie może. On musi być na najwyższym niebezpieczeństwie. Dlatego kamienie obrażenia dla Barbora był bratrusem, który tak pięknie prawdy zaczął dawać i nie mógł Barbor tego przeżyć. A wstrząsł jego, to dokonało jego własna wola, osiągnęła wreszcie zwycięstwo nad nim i postanowił pokazać się w tym buncie najwybitniejszą sługą z nowością. Co krew Chrystusa może zrobić? Proszę bardzo, zmiot na ścianie muchę, trysnęła z niej krew. Krew Chrystusa tyle znaczy, co ta krew tej muchy. Widzimy takiego buntu. Wszyscy przysiewacze podobnie byli pełni pychy i zarozumiałości, ambitni, gdy już w ich sercu zapanowała ludzka wola podbudowana przez ambicję i pychę, przez Rusela, najbliższy współpracownik brata Rusela, która powspierała, która pisała wiele artykułów do strażnic, które on uznawał, że są szczególne. Ona pierwsza otrzymała przywilej od Tana rozpoznania w bracie Ruselu od jego sługi. A potem, ponieważ nie była w stanie kontynuować swojej chwały przez pisanie, publikowanie artykułów i dyktowanie bratu Ruselowi, jaki ma być skład strażnicy, wtedy bunt otwarty. Ale w tym buncie przyszła i na nią kara Boża, gdy umiera na raka, wypowiada jeszcze nad grobem brata Rusela: byłeś w terenie aż do śmierci. Ale wszystko już za późno. Dlatego psalmista w pewnym stopniu rozumie to, co dotyczy wieku żydowskiego, ale głębina jego przeżyć rzutuje na wydarzenia wieku Ewangelii i na Rosję. Psalm 37, 35 i 38 werset mówi: widziałem niezbożnika, nader wyniosłego, a rozłożonego jako drzewo zielone, samorosłe drzewo, pełne gałęzi gęstych, ale bez owoców, żadnego owocu na tym drzewie. A więc pycha nadęta,
imponowanie, chwalenie się, szczycenie się wieloma kamieniami. Encyklopedia chodząca, wszystko wiedzący, wszystko rozumiejący. Lepiej niż pisarze Starego i Nowego Testamentu, a cóż dopiero Piotrusa, czy Piotrusa, czy inni. I 38 werset mówi, lecz przestępcy pospołu poginą, a niezbożnicy na ostatek wykorzenieni będą. A więc te wszystkie, drodzy bracia i siostry, przestępstwa są tu wyodrębnione i brzmią tak. Od swobodnych zachowaj sługę Twego, czyli modli się, aby Bóg pomógł mu nie dopuścić do tego, żeby w jego umyśle trwałe działanie woli ludzkiej przeobraziło się w panującą cielesną ludzką wolę na podstawie tych ambicji. Od swobodnych zachowaj sługę, aby nie panowali nade mną i wtedy, gdy tak będzie, gdy Bóg mnie zachowa w tym przeciwdziałaniu rozwijającej się i zakorzeniającej się odpysze, wtedy doskonałym będę, a będę oczyszczony od czego? Przestępstwa wielkiego. Tamte przestępstwa, czy tajemne, czy jawne, pokryte zasługą, nie są tu wymienione. Od tamtych, jak my będziemy oczyszczeni przez pracę, współpracę z Panem, przez zasługę Chrystusową, ale od tego wielkiego przestępstwa, który jest buntem przeciwko Bogu, przeciwko boskiej woli, przeciwko jego dziełu pracy w sercu danej jednostki, którą Bóg chce zbawić, błogosławić i daje mu wszelkie doświadczenia, aby mu otworzyć oczy na rodzącą się pychę. Lecz niestety bez skutku, jeśli tak zakorzeni się ona i odrzuci boską wolę, ostatecznie nazywa się przestępstwo wielkie. Dla niego nie ma szans istnienia ani w tysiącleciu, ani obecnie, ani w wieku Ewangelii. Pierwszy list Jana, czytamy 3 rozdział i 16 werset. Piąty rozdział, 16 werset. 1 Jana 5:16 czytamy. Jeśli by kto widział brata swego grzeszącego grzechem, nie na śmierć, a więc te, o których poprzednio mówiliśmy, nie przyśmiotni za nim, a da mu Bóg żywot, to jest grzeszącym nie na śmierć. Gdy pracuje nad sobą, gdy wierzy na temat słabości i nieskorości, gdy postanawia, upada, ale się podnosi, znowu upada, znowu się podnosi, coraz gorącej modli się o pomoc, coraz rzadziej praktykuje to, coraz rzadziej, coraz gorąca modlitwa, coraz bliższy stosunek z Bogiem, wreszcie ta twierdza upada. Mury Jerycha upadają, cielesna woda upada, ta słabość i ten grzech ulega zniszczeniu, więc nie wiem na śmierć. Jest grzech na śmierć. Nie za tym mówię, aby się kto modlił. A więc swobodny, rozmyślny, działający w zakorzenieniu, w głębokim sercu, połączony z uczuciami, z ambicją, nieczystymi uczuciami i wyrażaniem własnej cielesności.
okresu częściowego prowizyjnego i przeciąga się to aż do inauguracji Nowego Przymierza. Obejmuje stopniowo maruszkie statko, wielką kompanię i modlitwianych gotów poświęconych obowiązkowi Epifanii. W przyszłości będzie obejmować klasę restytucyjną, również w pięciu przesilaniach doświadczoną. No więc te wszystkie klasy były doświadczane szczególnymi pięcioma przesilaniami, które oczywiście w miniaturach się powtarzały, pomnażały, jest ich już bardzo dużo. Dlatego wspaniale to kończy wersetem 15 tę modlitwę Dawid, który mówi: będę oczyszczony od przestępstwa wielkiego i wtedy będę przyjemnym przewodniczym wozu. A więc mówi: niechże będą przyjemne słowa ust moich i rozmyślanie serca mego przewodniczem Twoim, Panie, skało moją, odkupicielu. A więc niechże będą przyjemne, to znaczy rozmyślania nad Słowem Bożym. I tu nam się przypomina manna marcowe na początku teksty do Filipian 4:8. Cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek godnego czci, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, przyjemnego, chwalebnego, jeśli która stopa, jeśli która chwała, o tym rozmyślajcie. Bo właśnie apostoł Paweł rozumiał, co oczyszcza serce. Takie rozmyślania wypierają myśli przeciwne. Panuje Duch Pański i oczyszcza serce. Jakub, 2 rozdział, 3 rozdział, 2 werset mówi nam: albowiem wielu upadamy wszyscy, a więc nie masz doskonałego ani jednego. Jeśli kto nie upada w słowie, ten jest doskonałym mężem, który też może na wodę trzymać i wszystko ciało. A więc wysiłek, żeby utrzymać serce w stanie czystym, nagrodzi Pan wielkim błogosławieństwem i dlatego zapraszam, mówiąc: Synu, daj mi serce Twoje, oczy Twoje niech strzegą dróg moich. Nasze oczy, nasze zainteresowanie, nasza wiedza, nasze zrozumienie ma działać na drogach Pańskich. Te wszystkie drogi są w Starym i Nowym Testamencie. Doktryny, przepisy, obietnice, zapomnienia, proroctwa, historie, typy, ich antytypy, ich tłumaczenia, ich wyjaśnienia, ich interpretacje dane przez specjalnych słów. Wtedy przed obliczem Pańskim jesteśmy przyjemnymi. Psalm 139, od 1 do 6 wersetu czytamy.
słów Twoich, znajomość tych słów i rozmyślanie serca będą przyjemne przed obliczem Twoim dla nas wszystkich tutaj przez całe nasze życie. O Panie Boże, stało ochroną i Wybawicielu naszym.